Jutro obchodzić będziemy największe święto Kościoła katolickiego, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Swą refleksją na temat Wielkiej Nocy podzieli się z Państwem ojciec Alfred Grzępa, prowincjał prowincji Wniebowzięcia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami telewizji. Witam całą Polonię kanadyjską. Od Vancouver po Ocean Atlantycki. Stajemy na progu największych świąt chrześcijaństwa, Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te święta gromadzą nas w kościołach, gromadzą nas przy stołach, gromadzą nas pośród naszych przyjaciół. Chciałbym bardzo serdecznie przekazać Wam tę niesamowitą wieść, którą niegdyś przekazał przecież Jezus Chrystus. To jest wieść o nadziei. Nadziei, że każdy z nas kiedyś zmartwychwstanie. Wiemy, że Jego droga nie była łatwa. To była droga przez krzyż. Kiedy gromadził wokół siebie apostołów, ukazywał im zupełnie inną naukę niż dotychczas znano. Była to nauka o miłości. Do tej pory znano tylko naukę sprawiedliwości. Oko za oko, ząb za ząb. Ale właśnie od Jezusa Chrystusa rozpoczyna się czas wielkiej nadziei dla ludzkości. I On pokazał, że nie tylko słowa, ale właśnie i Jego czyny dokonały czegoś niezwykłego. I wiemy, ten poranek wielkanocny, kiedy do grobu zmierzają kobiety, aby go namaścić, i kiedy spostrzegają, że jest otwarty grób, pusty, przeraziły się, wołają apostołów. I wiemy, że Piotr z Janem dobiegli do tego grobu i kiedy weszli do środka, to właśnie Jan, gdy zobaczył, że nie ma tam jego nauczyciela, powiedział, że uwierzył. Moi drodzy, my również dzisiaj chcielibyśmy uwierzyć jeszcze głębiej w to wielkie przesłanie o zmartwychwstaniu. Życzę Wam, aby w Waszym życiu, w Waszej codzienności, może pośród wielu problemów, które nękają Wasze serca, zagościł Ten, który może te problemy rozwiązać, który może te problemy zupełnie inaczej Wam przedstawić, abyście byli bardziej szczęśliwi. Życzę tego całej Polonii. Życzę tego każdemu człowiekowi, który jest poszukującym, który szuka nadziei. Tę nadzieję możemy znaleźć tylko w Zmartwychwstałym. Niech Wam Bóg wszystkim błogosławi, a przeżycie tych świąt niech będzie dla Was czymś, co napełni Was wielką radością i pokojem. Szczęść Boże!